proszę o takie przesłanie dla wszystkich studentów, ale również dla profesorów i wykładowców tej szkoły, byśmy mogli to usłyszeć, byśmy mogli zaczerpnąć tej dobrej energii, która pomogła, żeby ten dzień się stał faktem. Chcę powiedzieć, że jest to dzień wielkiej radości dla Kościoła w Polsce. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Papieska Rada do Spraw Służby Zdrowia wciąż przypominali nam o tym, że dzisiaj trzeba bardziej szukać nowych form kontaktu i opieki nad chorymi. I z tego apelu, z tej troski Kościoła zrodził się właśnie i ten gest, zrodziło się to dzieło nowej szkoły właśnie opieki duszpasterskiej imieniem Jana Bożego. Ta idea, ażeby tworzyć zespoły, znalazła ukonkretnienie w tej szkole. I chcemy właśnie, żeby i osoby świeckie, i siostry zakonne, i księża mieli udział w takim szkoleniu, a później, żeby byli konkretnymi liderami, aby tworzyć to w diecezji. Ta szkoła będzie miała sens, jeśli absolwenci trafią do diecezji. I bardzo apeluję do księży biskupów, ażeby byli tak wspaniałomyślni i pomimo różnych trudności, żeby wysyłali na te studia podyplomowe osoby świeckie, księży. Apeluję do tych wszystkich ludzi świeckich, którzy mają predyspozycje do pracy z chorymi, żeby się nie lękali znaleźć w tym gronie. A jeszcze za to chcę księdzu biskupowi podziękować, że ksiądz biskup niestrudzenie apeluje do biskupów diecezjalnych, do przełożonych zakonów męskich i żeńskich, żeby wysyłali swoich najlepszych ludzi do tego, żeby byli w ich diecezjach, w ich zakonach eksperci od zespołowej opieki duszpasterskiej w służbie zdrowia i pomocy społecznej. Niech się to uda. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.